Cześć! Dzisiaj świeżutka bułeczka, a w zasadzie świeżutka kuleczka. Hisuański Electrode V Box. No, miał ten boksik premierę wczoraj, w piątek. Udało mi się go dostać prawie że na premierę, więc jest dobrze. Coraz chyba lepiej te produkty przychodzą do nas, do Polski. Oby tak było, bo już mam dość czekania. W niektórych przypadkach miesiąc, dwa, ciach. Tutaj biały w środku. A co mamy ogólnie w środku? Mamy promkę i niepromkę, czyli Electrode niepromka, ale ma tego promo foila. O, tak to się nazywało. Ten foil może mieć swirla, no ale nie widzę tu niestety swirla w tym elektrodzie, szkoda. No i promeczka Hisuański Electrode V, który nawet jest, widzę, dość zgrabnie wycięty. Nie ma za dużych rozjazdów, centeringów, co ostatnio jest straszne. No to ląduje do koszuleczki. No i to, co lubię najbardziej, jumbo karta. Oczywiście trafi do mojego albumiku jumbo kart. Fajny. Dlatego uwielbiam właśnie te V-boxy. Mają te jumbo karty. I tutaj jeszcze cztery boostery i kodzik. Łapcie elektroda. Pozbywamy się plastiku. Bam, bam. I co mamy w środku? Lost Origin, Brilliant Stars, Lost Origin, Origin i Astral Radiance. No, dobór boosterów fajny. Wszystkie trzy najnowsze dodatki. I to nie te zapychające dodatki. Więc fajnie. W każdym jest szansa coś trafić na reverse slocie, więc w każdym możemy podwójnie coś trafić. No to zacznijmy od najnowszego. Lost Origin. W sumie jeszcze tak nieotwierany dużo przeze mnie, a jednak otwierany już. To macie koda. Ciekawe, czy się coś uda trafić prócz promek. Chciałbym, no, żeby tak biednie nie było. Do góry nogami, jak zawsze ostatnio. Cascoon, Ampipom, Abdona Snow, Phalanx, Bronzor, Makuhita, Jinx. Ciekawe, z kim wam się kojarzy ten Pokémon? Hisuański Basculin, Kakun na rewersie i Raichu, no ładny jesteś. Ale jesteś zwykłą rerką. No. Też już mam drugi produkt, który będę nagrywał prawdopodobnie jutro, więc stay tuned. Jutro kolejny filmik z kolejnym nowym produktem. Ja nie zdradzę jaki. Jak chcecie, to wyczekajcie i zapraszam też jutro na filmik. Mirage Gate. Znowu Cascoon, dużo. Ambipomek, Inkay. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, nie? Paras. Hisuańska Zorua. Fajny koteł. Fineon. Blipback. Doppler na rewersie. I Buffaland. No to Last Origin nas nie rozpieścił. Został nam jeszcze Astral Radiance i Brilliant Stars. No to jedźmy w kolejności od najmłodszego dodatku do najstarszego. Ponyard nas przywitał. Ciekawe, czy strzeże czegoś. Oby tak było. Wodna energia. Switch Card. Bisharp. Azelf. Ten wspomniany Ponyard. Eevee. Heracross. Wow. Taki, ten art jest, nie wiem, coś w nim jest. Taki majestatyczny. Taki. Teddy Ursa. Mantine, znowu na rewersie, nic. Azef, a Mightyena. No to co, ten krzywo zgrzany booster z Brilliant Stars, bardzo krzywo zgrzany. Może nam coś przyniesie. Fajnie by było, nie chciałbym z samymi promkami zostać. Oby coś, kot na odwrót. Co tu się podziało z tym boosterem, nie dość, że krzywo zgrzany, to kot na odwrót? Ciekawe. Crowdant.
Ultra Ball, ostrość. Tropius, Corphish, Golet, Chimeko, Chimchar, Minchino na rewersie, Marnisprite, bardzo fajny też ten narcik, i Krimisnar. Nic. No trudno, nie zawsze się trafia kokosy, ale kolejna promka wpada do kolekcji, z czego się bardzo cieszę, ponieważ tą promkę można dostać tylko z tego boksa. No to dzięki za oglądanie i zapraszam jutro na kolejny filmik. Dzięki, cześć!